No, powoli, 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 Janka. O, ja pierdzielę. Janka, spokojnie. Tam podbierak. Felusz, ogarnij podbierak, Felek. O Jezu, ale nie trzymaj, tylko trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. No. Ale ryba, co? Spokojnie, 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 spokojnie. To szczupak był. To był szczupak. Antoni, to był znowu ten sam szczupak. Zobacz, co zrobił z rybą. To był szczupak, szczupak. Wczoraj wróciłem z Mazur, z przedłużonej majówki. Miałem do zrobienia materiał o białorybie, ale cały czas przeszkadzały nam szczupaki. Ale o tym za chwilę. Wróćmy do boleniowego poradnika. Jestem już w trakcie robienia drugiego odcinka i bardzo uważnie czytam wasze pytania w komentarzach. Postaram się na większość z nich odpowiedzieć, chociaż niektóre zagadnienia nadają się na całkiem oddzielne materiały. Mam tylko jeden problem. Udało mi się na szybkości złowić ryby do pierwszej części, a teraz wypadałoby złowić coś do drugiej. Materiałów archiwalnych nie chciałbym wykorzystywać, bo pewnie gdzieś już je publikowałem, a złowienie kolejnych tegorocznych boleni może chwilę potrwać, bo pewnie jak zauważyliście, nie biorą najlepiej. W tym czasie możecie się jeszcze zastanowić nad pytaniami, które was nurtują i napisać je w komentarzach. Czasami sprawy, które mi lub części widzów wydają się jasne, dla niektórych mogą być całkiem niezrozumiałe. Na przykład w pierwszej części miałem wstawić grafiki, które by ilustrowały miejsca, w których stoją bolenie, kiedy nie żerują lub ewentualnie potem wyprowadzają z tych miejsc ataki na drobnice. Ale nie martwcie się, poprawię się w części drugiej. No dobrze, wróćmy do przedłużonej majówki. Pamiętacie film, który nakręciłem na początku sezonu nad jeziorem Sasek Wielki z panem Antonim Świetlikowskim? Są miejsca piękne, wręcz magiczne. Ich klimat tworzy wyjątkowe otoczenie i rybna woda. Najważniejsi są jednak ludzie, którzy potrafią w niezwykły sposób odsłaniać przed przybyszem tajemnice takich miejsc. Dlatego dzisiaj, oprócz łowiska, bohaterem mojej opowieści będzie nasz przewodnik po jeziorze Sasek Wielki, pan Antoni Świetlikowski. Postanowiliśmy ze znajomymi wyskoczyć na Mazury. Ja miałem przy okazji zrobić materiał o łowieniu białorybu. No, a że najlepiej wraca się do miejsc już sprawdzonych, no, pojechaliśmy do pana Antoniego. Okolica o tej porze roku wygląda przepięknie, no, ale na Okonie, Leszcze i Węgorze jest jeszcze trochę za wcześnie. Dlatego też postanowiliśmy zapolować na liny, których na łowisku Antoniego jest od groma i ciut ciut. A przy okazji podszkolić Ankę, naszą koleżankę z podstaw wędkarstwa. No, o, no. Okej. Fajna. Oj, do góry teraz. No, śliczna. Niestety z powodu pogody liny stanęły dęba i nie brały ani na naszym łowisku, ani na pobliskich jeziorach. Na całe szczęście świetnie żarły płocie i złote krasnopióry. A, jakby było śmieszniej, świetnie żerowały również szczupaki. Do zanęconej drobnicy podeszły dwie albo trzy sztuki i zżerały nam holowane ryby. No, Ance ze cztery razy i raz Antoniemu. Feluś, ogarnij podbierak. Felek. O Jezu, ale nie trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. No. Ale ryba, co? Spokojnie, 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 spokojnie. Do góry, do góry, na prost, nie na. To szczupak był. To był szczupak. Antoni, to był znowu ten sam szczupak. Zobacz, co zrobił z rybą. Widziałem, to był szczupak, szczupak. Koniec końców zrobiliśmy naszej podopiecznej
żywcówkę i kazaliśmy jej ją pilnować. I tym właśnie sposobem Anka złowiła swoją pierwszą rybę życia. No, aby on nie spadł, aby on nie spadł, o. No. O. Ale gruby. O, super. Wow. No niestety hol się cały nie nagrał, bo ja musiałem iść w tym czasie do lasu nazbierać szyszek. No a jak ja tego nie dopilnuję, to zawsze spartolone i tyle. Szkoda, że ten przedłużony weekend się tak szybko skończył, no i trzeba było wracać do Warszawy. No a jeśli ktoś z Was planuje weekend na Mazurach, a jeszcze nie ma takich planów sprecyzowanych, to niech jedzie do Antoniego. Naprawdę polecam. Ten człowiek jest chodzącą encyklopedią wędkarstwa, a przy okazji można u niego naprawdę połowić pięknych ryb. Szczupak się ucieszy, a warto jest wypuścić, nawet jak nie są w super kondycji, jak dwie na 100. A ty wziąłeś dla kotka, Tomek? Ja nie, dla Filemona to... To nie? To wziąłeś? Nie. Ale wszystkie poszły, zobaczcie, super. No odpłynęły, jasne. No nie, 40 nie żyje jednak. Gdzie tam, no jedna. No jedna, to zresztą szczupak zje. Tam ta druga. Wiecie, jak te szczupaki są złapczywe. Jeśli nie oglądaliście materiału, który nakręciłem z Antonim w tym roku, to link macie pod filmem. Koniecznie zobaczcie. No, a dzisiaj prosto po robocie jadę z Radkiem Wysockim ze sklepu Multifishing na leszcze i na liny. No, to znaczy Radek będzie łowił leszcze i liny, a ja sobie zapoluję na jakiegoś drapieżnika. Tak jak Wam obiecałem, na moim kanale będą pojawiały się materiały mieszane. Oprócz spinningu będzie trochę metody, spławika, gruntu, a drapieżniki będę łowił nie tylko na przynęty sztuczne, ale również na żywca i na trupa. No i to tyle na dzisiaj, wracam w niedzielę wieczorem, od poniedziałku znowu biorę się za łowienie boleni. No chyba nie będzie łatwo, bo słyszałem, że te ryby są ostatnio potwornie kapryśne, no ale trzeba być dobrej myśli. Jeśli chodzi o wyniki konkursu, to zwycięzców wybierze Anka. Ostatnio byliście bardzo niezadowoleni z moich wyborów, wiele osób o tym pisało w komentarzach, więc tak właśnie zrobimy. No i tyle, widzimy się po weekendzie, trzymajcie się. Cześć!